Miło Was gościć w tej jakże zimowej, śnieżnej, białej scenerii. Jest ze mną Przemek, specjalista od Arbosa, który zna każdy zakątek i każdą śrubkę tak, w tym ciągniku. Staram się znać jak najwięcej, mieć jak najwięcej wiedzy. A ze mną nasz handlowiec Mateusz. Tak, czyli odpowiedzialny za sprzedaż wszystkich maszyn w tej firmie. Także za Arbosa 2040. Przemku, opowiesz coś pokrótce o tym ciągniku? Na początku mamy takie trzy zestawy dla Was przygotowane, żeby Wam pokazać. Troszeczkę może zimowe, może troszeczkę uniwersalne, ale postaramy się Wam pokazać jak najwięcej. Model 2040, ciągnik z serii 2000, jeden z dwóch modeli serii 2000, 40 koni, trzycylindrowy silnik do Sana, spełniający normy Stage 5 z filtrem cząstek stałych, okay, DPF oraz katalizator DOC. Czyli nie mamy tutaj przy tym silniczku AdBlue? Nie, nie mamy. Okay, rozumiem. Idąc dalej, skrzynia w tym ciągniku 8x8. 4 biegi główne, 2 zakresy z rewersem mechanicznym. 8 do przodu, 8 tył. 8 do przodu, 8 do tyłu. Jeszcze wracając, kabina ogrzewana i wentylowana, wałek WOM, dwie prędkości, 540 1000 obrotów na minutę, tylny podnośnik z kulami kategorii pierwszej oraz standardowo dwie pary wyjść hydraulicznych i wolny spływ. Jeśli chodzi o udźwig tylnych wieszaków, ile byśmy mieli z tyłu? Tutaj mamy około, na końcówkach, około tony. Okej. Okay. Około tony, no. Słuchaj, widzę, to może zaczniemy od tyłu od razu. Przygotowałeś nam posypywarkę marki Dexfal. Tak. O pojemności 300 litrów. To jest jakby takie nasze najprostsze i najtańsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o posypywarki. Prosta budowa. Tworzywo. Tworzywo, więc trwałe. Nie będzie nam jakby korodować. Okej. Okay. Czy nie wiem, łuszczyć się lakier i tak dalej. Tutaj widzę, że mamy taki wirniczek. System jest dość naprawdę prosty. Mamy wirniczek. Tak, mamy wirniczek. Materiał spada na talerz. I jest rozrzucany. I jest rozrzucany. Tutaj tymi deflektorami możemy sobie sterować szerokością. Z tego co widzę, właśnie jest ten deflektor regulowany, także tak, do jakichś węższych przestrzeni można, można go skrócić. I teraz tak, posypywarka standardowo wyposażona w oświetlenie drogowe, plandeczkę. No jak najbardziej. I napędzana jest z wałkiem. Z wałka. Czyli wałkiem do tego dorzucamy wałek WOM, a także plandekę. Tak. Przejdziemy może do tyłu. Jeszcze do przodu. Do przodu. Bo tak przeszliśmy ciągnik tył, a z przodu mamy tutaj też ciekawą rzecz. Spychacz marki Hydramed o szerokości 1,8 metra. I co ciekawe, do tego ciągnika i do tego spychacza nie potrzebujemy przedniego tuza, ponieważ jest on z taką dedykowaną ramą, gdzie montujemy właśnie cały tutaj element do naszego ciągnika i ten spychacz jest sterowany hydraulicznie. Możemy sobie dźwigniami w ciągniku pracować góra-dół oraz zmieniać kąt pracy. Czyli klient, mając ofertę na ten spychacz, od razu w cenie dostaje tak jakby tą ramę, tak, która tak, zastępuje, tak, tak, zastępuje tuz. Okej, okay, czyli my wyciągamy tylko tak jakby złącza hydrauliczne tak, i zdejmujemy ściągamy obciążniki. Jasne. I dodatkowo też ciągnik, przepraszam, spychacz zabezpieczony sprężynowo, więc nic się nie wydarzy. I lemierz gumowy dla bezpieczeństwa, jakby powierzchni, które odśnieżamy. I dwie sprężyny jako zabezpieczenie, tutaj u góry. Tak, to może co? Przejdziemy dalej. Przejdziemy dalej. Kolejny ciągnik. Większa opcja, mocniejsza. Tak, ciągnik 3055, czyli 50 koni. Najmniejszy ciągnik serii 3000. Tutaj jak już widzimy, różnicę mamy gabarytową i wagową. Ten i ciągnik przede wszystkim też w kabinie, bo ten, jak wspomniałeś, nie ma klimatyzacji, nie ma, a ten będzie miał tak, już tą klimatyzację. Ten już ma klimatyzację z ogrzewaniem. Okay. Tutaj mamy też jednostkę trzycylindrową marki Dosan, 1,8 pojemności, również bez AdBlue, tylko z filtrem cząstek stałych i katalizatorem. To fajnie. Miło, że spełnia normy, tak, nie mając AdBlue. Tak, jak najbardziej.
Idąc dalej, skrzynia troszeczkę bardziej rozbudowana. 12 biegów do przodu, do tyłu, z rewersem mechanicznym również. Okay. Tutaj mamy 4 biegi i 3 zakresy. W 2040 okay. mieliśmy 4 biegi i 2 zakresy. Tutaj idąc dalej, również wałek o dwóch prędkościach, 540 1000. Przedni napęd załączany elektrohydraulicznie, tak samo wałek WOM i blokada mechanizmu różnicowego. Okay. Tutaj w tym przypadku mechaniczna. Co więcej możemy o tym ciągniku powiedzieć? Kabina przestronna i jeżeli tutaj mamy, tak jak wcześniej powiedziałeś, kabinę i klimatyzację, to przede wszystkim komfortowa, w każdych warunkach możemy sobie czy to zima, czy to wiosna, lato. Pracować cały rok, 365 dni. Jest przyjemnie. Zamykając kabinę, przejdziemy do przodu, bo widzę, że ten spychacz no już jest bardziej konkretną opcją. Tak, tutaj mamy już zamontowany do ciągnika przedni TUS marki Hydramet. Standardowo wyposażony. Standardowo do tego TUS-a mamy jedną parę gniazd hydraulicznych z przodu. I co? Haki kategorii drugiej. I akurat tutaj mamy zawieszony spychacz pięciopozycyjny o szerokości 2 metrów. I widzę, że na każdej takiej sekcji jest zabezpieczenie dość mocno grube, sprężynowe. Tak, i lemierz oczywiście również gumowy, spychacz z oświetleniem. No i wiadomo, możemy sobie zmieniać kąt pracy lewej, prawej strony, możemy zrobić sobie fałkę, strzałeczkę. Okay. Nie ma problemu. Czyli tak naprawdę możemy dostosować do każdych warunków taki spychacz. Tak, tak. I może przechodząc dalej, co mamy? Przechodząc dalej, jak cały śnieg wyrzucimy z tego naszego placu i zostaną nam takie resztki, to widzę, że przygotowałeś zamiatarkę. Tak, zamiatarkę i ciągnik tutaj również z serii 3000, ale 65-konny, już z jednostką czterocylindrową, 2,4 pojemności. Jednostka marki Dosan i tutaj też, jeżeli chodzi o normy, spełniamy normy Stage 5 bez udziału AdBlue, tylko też DPF czyli i katalizator. Czyli podobnie jak w poprzednich modelach też nie ma AdBlue i spełnia wszystkie normy, jest ok. I dodatkowo ciągnik jest też wyposażony w fabryczną instalację pneumatyczną dwuobwodową. Czyli mamy wbite wszystko w homologacji, możemy ciągnąć sobie przyczepki i nie mamy z tym najmniejszego problemu. Widzę, że tutaj przygotowałeś tą zamiatarkę razem współpracującą z ładowaczem czołowym marki Hydramet Xtreme S. I jeżeli już wspomnieliśmy o ładowaczu, na ładowacze aktualnie mamy fajną promocję, bo taki ładowacz możecie mieć za dosłownie pół ceny. Czyli wystarczy wejść na naszą stronę internetową korbanek.pl i tam w dziale nowe i używane maszyny znajdziemy promocję właśnie na ciągnik z takim ładowaczem za połowę ceny. Tak, specyfikacje i cenę jak najbardziej tam znajdziecie. I oprócz tej promocji na ładowacze mamy też 7-letnią gwarancję na ciągniki Arbos oraz finansowanie fabryczne. Super opcja. Pokaż mi jeszcze tą zamiatareczkę, bo widzę, że tutaj ją zahaczyłeś na ramce Euro. Tak, widłami. Z widłami takimi paletowymi. Powiedz mi, nie będzie problemu z nią, jeśli chodzi o stabilność? Nie. Jeżeli chodzi o zamiatarkę, to możemy tutaj dwojako nią pracować, bo możemy zawiesić ją na trzypunktowym układzie zawieszenia, czy to przedni TUS, czy z tyłu ciągnika. Jak i, tak jak tutaj mamy pokazane, możemy, często widuje się przy ładowarkach teleskopowych takie rozwiązanie, że właśnie montujemy sobie tą zamiatarkę na widłach paletowych i pracujemy nią tak samo jak na trzypunktowym układzie zawieszenia. Zamiatarka napędzana silnikiem hydraulicznym, tutaj zamiatarka pracuje na kołach podporowych, ale dodatkowo jest na takim zawieszeniu wahadłowym, gdzie ładnie nam będzie kopiowała teren. Okej. Okay. Jeśli chodzi o złącza hydrauliczne, jeżeli ona pracuje z ładowaczem czołowym Hydramet, powiedz mi, w jaki sposób możemy podłączyć tą zamiatarkę? Tak. Ładowacz jest trzysekcyjny, tak jak każdy nasz ładowacz w standardzie. I co? Podłączamy sobie taką zamiatarkę pod trzecią sekcję. Okej. I możemy pracować bez problemu taką zamiatarką. Czyli złącza hydrauliczne lądują w bloku hydraulicznym i możemy sobie z joysticka w kabinie pracować tą zamiatareczką. Jak najbardziej. Zamiatarka z koszem,
Możemy jeszcze taką zamiatarkę wyposażyć w zraszacz ze zbiornikiem. Czyli na taki temat bardziej letni, tak. jakieś porządki na placu. Czyli tak, zraszacze, dodatkowe pojemniki. Mamy szczotkę boczną. I szczotkę boczną. Przejdziemy do tyłu teraz, bo widzę, że zamontowałeś z tyłu większą posypywerkę aniżeli tą 300-litrową. Powiedz mi, jaką ma pojemność ta Ta już jest posypywara. Nieco większa, 550. Jak można zauważyć, też troszeczkę inaczej zbudowana. Może, szczególnie może... wnętrze tej posypywarki, ponieważ tutaj mamy taką siatkę ochronną. I do tego drabinkę tutaj mamy jakąś. Tak, tutaj mamy drabinkę i taką jakby płytę wibrującą, która nam zrzuca i troszeczkę, jeżeli ten materiał, tak jak na przykład dzisiaj przy minusowych temperaturach, wiadomo, gdzieś tam nam się porobią skorupy, bryły i tak dalej, on nam to rozdrobni i zrzuci na talerz wysiewający. Czyli wibrująca taśma powowuje wibracje na drabince, tak. a także na tutaj tej też siatce. Mamy na tej siatce jakby zabezpieczenie, że tak powiem, że jakieś większe bryły nam tam nie wpadną. One zostaną tutaj i na samym końcu albo możemy je ręcznie, nie wiem, powiedzmy porozbijać czy spróbować rozdrobnić, albo je po prostu z takiej posypywarki wyrzucić. No ta posypywareczka już jest bardziej konkretniejsza. Tak, no i co? I tak jak poprzedni model, pełne oświetlenie tutaj mamy drogowe. LEDowe. Z fajnymi tablicami tutaj odblaskowymi. I co jeszcze ciekawe, mamy tutaj fajny deflektor, którym możemy sobie tutaj regulować szerokość roboczą takiej posypywarki. Słuchaj Przemku, no przedstawiłeś mi fajną opcję na zestawy komunalne. Myślę, że często nasi drogowcy są zaskoczeni zimą, ale nasi klienci mogą być niekoniecznie zaskoczeni zimą, mając taki sprzęt u siebie gdzieś na placach, na gospodarstwach i nie tylko.